Dobra, Mary, jak ci strzelę gola, jesteś mi winny na czekoladę. Nie masz szans na to. Dziewczyny, już nie mogę się doczekać nowego roku. Po prostu wyobrażam sobie siebie w tej pięknej sukience. Uwielbiam szaleć. Dziewczyny, a ja już pomyślałam życzenie. Chcę, żeby Timur zabrał mnie na randkę w nowy rok. Kitty, czekaj, to wy nie jesteście parą? Oni się tylko całowali. Nie, dziewczyny, randki to coś innego. Przestańcie się śmiać. Czuję, że pójdziemy gdzieś i powie mi: Kitty, bądźmy razem. Dziewczyny, pomyślcie, jak będzie fajnie. Tyle nowych par. Kitty i Timur, Mary i Max, ja i Smile. A tak w ogóle, Nat, co z tobą i Ice'em? No nic ze mną i Ice'em. Po prostu nie będziemy świętować razem. Bingo! 1-0. Nat, jesteś mi winny na czekoladę. Mogłam bardziej uważać. Dziewczyny, rozkojarzyłyście mnie. Dobra, zaraz będzie remis. Dziewczyny, myślę, że będziemy najfajniejszymi dziewczynami na szkolnej imprezie noworocznej. Tak, mamy lepszy gust niż inni. Dziewczyny, ja chyba przytyłam i nie zmieszczę się w moją sukienkę. W czym problem? Nie jedz 2 dni przed nowym rokiem, a wejdziesz w nią. Tak, widzę, że żaby rozmawiają o swoich sukienkach przez cały dzień. Niech sobie gadają, po prostu nie widziały naszych sukienek. Dobra, dziewczyny, chodźmy przypudrować noski. Bo one mnie trochę denerwują. Słuchajcie, króliczki. Kiedy zobaczycie nas w naszych nowych sukienkach, zaniemówicie z szoku. Przygotowałyśmy się. Kiedy wy obżerałyście się bułeczkami na szkolnej stołówce, my wybierałyśmy najpiękniejsze sukienki. Dobra robota, żaby. Może jadłyśmy bułeczki, ale wciąż mamy płaskie brzuchy. A wy, dziewczyny, musicie je wciągać. Jest na nich trochę tłuszczyku. No nie, one są okropne. Dziewczyny, wciągajcie. Nie mogę, dziewczyny. Naprawdę się obżarłam. Wybierz palec. Ten. Jeszcze raz. Ten. Kiewcoci, wybierz jeszcze raz. Dobra, ten. No dobra, ten palec oznacza, że porozmawiam z Dianą. A ten drugi oznacza, że nie będziesz z nim gadał. Dokładnie. Dima, o czym będziesz z nim gadał? Ty masz sałatę, ja mam Karinę, wszystko jest okej. O czym będziecie gadać? Mam wrażenie, że ma do mnie słabość. Pogadam z nią. Cześć, futboliści. Hej, Diana, Kev wybrał ten palec. Dima, co? Oj, to nie do ciebie. Diana, możemy pogadać? Diana, powodzenia! Diana, a możemy sam na sam? Nie mogę tutaj przy Kevie, jak słucha. Dima, ty co? Ja tylko wybrałem palec. Dobrze, Dima, schowajmy się, żeby porozmawiać. Mam nadzieję, że twoja zielona nie wyrwie mi włosów. Nie dowie się. Tylko pośpiesz się, Dima, żebym tu nie czekał wieki, bo dziewczyny czekają. Dima, tylko szybko, bo nie będzie dobrze, jak Smiley nas przyłapie. Pomyśli sobie o mnie coś złego. Diana, tak szczerze czujesz coś do mnie? Nie, Dima, jesteśmy tylko przyjaciółmi. A wczoraj ten strój to wszystko było dla mnie, prawda? Dima, wiem, o co ci chodzi, ale ja mam namieszane w głowie. I cieszę się z ciebie i zielonej. Czekaj, Diana, czuję, że kłamiesz. Chcesz, żebym odszedł do sałaty dla ciebie? Powiedz tylko słowo. Dima, uspokój się. Naprawdę cieszę się z ciebie i zielonej. Diana ma do mnie słabość. Dima, wszystko słyszę. Diana nie umie kłamać. O, Dimeczko, mój skarbie, czekasz na mnie, to takie miłe. Już jestem. Zielona, nie ekscytuj się tak. Sałata, słyszałaś coś w łazience? Nie, Dima, a co miałam usłyszeć? Jak wyznajesz mi miłość? Tak, krzyczałem, że cię kocham. O, Dima, to takie słodkie. Kev, chodźmy, obiecałeś mi deser. Sylwestra, zrobimy taką imprezę, że przez cały rok będziemy potem o niej gadać. Jestem za. Chłopaki, a ja sobie kupiłam taki strój, że wam oczy wyskoczą z orbit. Powoli, Gigi. Nie mamy dla ciebie miejsca. Moja muzyka będzie mega głośna, sąsiedzi będą zszokowani, będzie super nowy rok. Czekam na to. Gigi, jaką sukienkę kupiłaś, żeby chłopaki wyczyszczyli oczy? Patryk, twoje oczy też wyskoczą. To piękna sukienka. Uf, nareszcie mi się udało. Pomóżcie mi się zdecydować na sukienkę. Mam ubrać taką, czy może bardziej krótką? Kokoszonek, na imprezie będziemy super tańczyć i się bawić, zobaczysz. Chwila, Julie pokazuje sukienkę. Wolę tą zakrytą. Niech założy tą bardziej odkrytą. Julia, ja uważam, że powinnaś ubrać długą, klasyczną sukienkę. Laila, to okropne, czuję się osamotniona. Jana, ja też, ale to nic, napijemy się czegoś i będziemy śpiewać piosenki. Ej, jestem taka zdezorientowana, jaką sukienkę mam założyć? Klasyczną czy krótką? Sukienki? A co to, jakaś impreza?
Tak, dziewczyny, nie zauważyłyście, bo byłyście zajęte swoimi sprawami. Dobra, zdecydowałam, założę klasyczną. Zapomnieliście, w szkole jest impreza sylwestrowa. Dziewczyny przygotowują sukienki. Impreza sylwestrowa? Kiedy? Jutro. Sukienki? Lejla, nie mam sukienki. Pożyczysz mi sukienkę? Ja na jaką sukienkę? Nawet dla siebie nie mam. A niech to. Chłopaki, a w co ubierzecie się na imprezę? Dziewczyny, nie zawiedziemy was. A niech to, mam już dość króliczków i koszykarzy. Dziewczyny, wiecie, ile kosztuje chłopak, który po prostu zabierze was na imprezę w pięknym garniturze? No co ty, ile? Ten chłopak prosi o $500 za przyjście ze mną na imprezę i bycie moim chłopakiem podczas całej imprezy. 500! Rozumiem, czyli zostajemy singielkami. Dziewczyny, a może pójdę z dziadkiem? Co o tym sądzicie? O ile twój dziadek wygląda na 17 lat, to okej. Wątpię, żeby wyglądał tak młodo na swój wiek. Nie chcę być sama na imprezie. Timur, nie bój się, idź i to zrób. Mamy cię głaskać jak dzieciaka. Dobra, dobra, idę. Smile? Tak, kochanie? Słuchaj, Smile, a założysz ten garnitur, który najbardziej lubię na Sylwestra? Diana, kupiłem już nowy. Smile, proszę, ubierz go. Po prostu najlepiej pasuje do mojej noworocznej sukienki. No, w porządku. Dzięki, Smile, jesteś najlepszy. Nie mów nikomu. Dobra, Timur, idź. Dawaj, mały, to straszne tylko na początku. No dobra, idę, zdecydowałem. No więc tak, ja chciałbym zaprosić tą najpiękniejszą dziewczynę w szkole. Oh my god, to nawet nie Sylwester. Kitty, Kitty, fajnie, nie musiałaś nawet czekać do Sylwestra. Tak, Timur? O, uwielbiam takie chwile. Ciekawe, czy daje jej pierścionek z brylantem. Kto został zaproszony? Nie Nat, prawda? Nie, Kitty! Od teraz Timur jest w związku. W naszej szkole jest coraz mniej samotnych chłopaków. Kitty, lubię cię od dawna. Mam nadzieję, że ty mnie też. Bardzo. Nie chcę czekać na nowy rok. Chcę zadać to pytanie już teraz. Będziesz moją dziewczyną? Kitty? Tak, będę. Przepraszam, nie miałem czasu i nie kupiłem pierścionka z brylantem, ale mam to. Miłość jest piękna. To takie miłe. Pocałujcie się. Diana, nie tutaj. Całujcie się. Całujcie się. Tak jest, mały nie jest już moim chłopcem. Dorósł. Nauczycielu Mike, nie rozumiem, dlaczego ja, jako szkolna reporterka, nie wiem o jutrzejszej imprezie sylwestrowej, która będzie w szkole. Czemu nam nie powiedziałeś? Nie jesteśmy przygotowane i nie mamy sukienek. Dzień dobry, dziewczyny. Jaki macie problem? Nie czytacie ogłoszeń szkolnych? Ja czytałam. Ja też czytałam. Ale wiesz co? Nie było powiedziane, że wszyscy mają być pięknie ubrani. Co mamy zrobić? Nie mamy sukienek. Dziewczyny, brak sukienek oznacza brak imprezy. Jutro wszyscy mają być ładnie ubrani. Nie, 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 nauczycielu Mike, tak nie będzie. Jak to Jana ma nie być na imprezie? To twoja wina, że nie ostrzegłeś nas, że mamy kupić sukienki. Dziewczyny, mówiłem wszystkim, tylko nie było was w klasie. Nauczycielu Mike! Tak bardzo chcemy na imprezę. Pomyśl o tym, proszę. No co, dziewczyny, lekcje się skończyły. Kto idzie ze mną? Diana, a Smilik idzie z nami? Jak on idzie, to ja się nigdzie nie wybieram. Dziewczyny, mój ukochany Smiley nie wychodzi dzisiaj z nami, bo idzie gdzieś ze swoją mamą. Więc kto idzie ze mną? Smila nie będzie? To idziemy! Dzień dobry, cheerleaderki. Wejdźcie. Cześć, króliczki! Nauczycielu Mike, czemu przyszedłeś do naszej garderoby? W dodatku z tymi szczurami. Diana, dziewczyny nie mają sukienek na jutrzejszą imprezę. Nie zdążyłyśmy kupić! To nieporozumienie! A czemu nam o tym mówicie? Słuchajcie, no wszystko jedno. Rozumiecie szczury? Dobra, dziewczyny, nie psujcie atmosfery. Diana, pomóż dziewczynom. Wiem, że masz bardzo dużo sukienek. Dzisiaj wieczorem idziemy do twojego domu. Po sukienki. Co? Nauczycielu Mike, przepraszam, ale czy to żart? Sylwestrowy żart? Czemu muszę dać im moje sukienki? Przykro mi, ale nie. Dziewczyny, wychodzimy. Nauczycielu Mike! Diana, załatw dziewczynom sukienki, to dostaniesz dobrą ocenę z chemii. Serio? Najwyższa ocena z chemii? Bez powtórki? Dokładnie. Dobrze, nauczycielu Mike, zajmij się tym. Dziewczyny, możecie przyjść do mojego domu. Wybiorę wam sukienki. Diana! Jest! No to mamy umowę. Dziewczyny, no co? Potrzebuję tej oceny. No to co? Idziemy? Idziemy. No
i co? Dobra robota! Dziewczyny, wybierzemy dla was sukienki, a wy stąd wyjdziecie. Ale robi się późno! Mogłyśmy odpocząć, a musimy wybierać sukienki. Wejdźcie, dziewczyny, usiądźcie na sofie, a my przyniesiemy sukienki. Kuchnia! Nie damy rady wybrać sukienek, jak jesteśmy głodne! Dziewczyny, oszalałyście? Przyszłyście tu po sukienki czy po jedzenie? Prosimy! Na bezczelne! Dobra. Dobrze. Diana, ja bym chciała coś błyszczącego, w końcu jest Sylwester. A ja bym chciała coś takiego, w czym poczuję się jak prawdziwa księżniczka. Dziewczyny, co wam dam, to ubierzecie, albo zostaniecie bez sukienek. Mam nadzieję, że najecie się bananami. Dziękujemy za banany. Dziewczyny, mam nadzieję, że damy im sukienki, a one sobie pójdą. No, gdzie nasze sukienki? Minutkę! To nie jest sklep z modą. Poczekajcie. Jana, zobacz, potrafimy znaleźć wyjście z każdej sytuacji. To zabawne, sukienki za darmo. Dziewczyny, jutro nas czeka taka impreza. Dobra, musimy coś wybrać dla tych gwiazd na dole. Co mamy im dać? Diana, te najbrzydsze. Diana nie ma brzydkich sukienek. No to te najskromniejsze. Dobra, mam kilka opcji. Pewnie dam im czarne sukienki. Są szczurami, nie zasługują na nic innego. Dobrze, Diano, czarne sukienki. Niech ich sukienki będą takie czarne jak ich charakter. No dobra, wybór dokonany. Poczekajmy, jak zareagują na te sukienki. No, gdzie nasze sukienki? Jak długo jeszcze? Wow! Dziewczyny, stop! Zaraz dam wam wasze sukienki. Nawet na to nie patrzcie. To nasze sukienki. Nie, Diana, chyba zapomniałaś, że nauczyciel Mike obiecał dać ci wysoką ocenę. Dlatego same wybierzemy sukienki. Jest taka ładna i lśniąca. To mi się bardzo podoba. Nie, 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 przestańcie, dziewczyny. Te sukienki są nasze. Wy będziecie miały inne, czarne. Nie, Diana, nie pójdziemy w czarnych sukienkach. Możemy ubrać czarne, ale będziesz miała kłopoty z nauczycielem Mike'iem. O, Diana, no to nie fajnie. Dobrze, mam dla was inne opcje. Pospiesz się, Diano. Tutaj mam dwie sukienki. Nie mam innych. Bierzcie je i idźcie stąd. Mam nadzieję, że wam pasują. No nie wiem. Musimy je przymierzyć i zobaczyć. Diana, gdzie możemy przymierzyć? A niech to pójdą stąd, czy nie? Naprawdę myślałam, że fajnie spędzimy tu czas. Czekajcie, dziewczyny wezmą sukienki i pójdą. Możecie przymierzyć w łazience. Ups, Diana, zapomniałam. Zostaję dzisiaj u Lejli. A ja zapomniałam kluczy i nikogo nie ma w domu. My zostajemy u ciebie. Co? Dziewczyny, wiedziałam, że jesteście wredne, ale tego już za wiele. Możemy zadzwonić do nauczyciela Majka i powiedzieć mu, że nas wyrzucasz. W środku nocy. Dobra, to bierzcie piżamy i idźcie spać. Jesteś taka miła i jesteś taka dobra. Dziewczyny, spokojnej nocy. Diana, co? Dziewczyny, co? Prześpią się i wyjdą jutro ze swoimi sukienkami. Nie no, tylko zobacz, dostałyśmy najgorsze sukienki. Tak, dała nam te najgorsze. I co, Jana, podobają ci się te sukienki? Nie. Dziewczyny, mam nadzieję, że to będzie spokojna noc i że nie dojdzie do żadnych rękoczynów. Mamy nadzieję. Dobra, powiem im dobranoc i powiem, żeby poszły spać. Co tam, dziewczyny? Pora spać. Jutro prześpicie całą imprezę. A, tak! Idziemy spać! Spokojnej nocy, dziewczyny! Spokojnej nocy! Mam nadzieję, że to będzie dobra noc. Laila, nie mogę zasnąć. Ja też, Jana. Czy myślisz o tym samym, co ja? Tak, Laila. To co, Jana? One pójdą spać, a my zajmiemy się ich sukienkami. Tak, Laila. No co, Laila? Wygląda na to, że śpią. Tak, Jana, dawaj. Ja biorę tą, ona mi się tak podoba. Jana, zaczekaj, mi też się podoba ta sukienka. Nie, Laila, tą sukienkę biorę ja. Nie, ja. Nie, Laila, ja. Jana, nie waż się. Laila, mi ona się bardziej podoba. Mi się podoba bardziej. Laila, wcześniej ci o niej mówiłam. Zaczekaj, ale ja... Dziewczyny, nie rozumiem, próbujecie ukraść nasze sukienki? Nie, Diana. To nie to, co myślisz. Myślisz o nas źle, chciałyśmy tylko je podziwiać. Tak. Chciałyście podziwiać. Rozumiem. Dziewczyny, one chciały ukraść nasze sukienki. Co?
Nie, nie, dobranoc! Przepraszamy, że przeszkadzamy! Idziemy spać! O nie, dziewczyny, spędzimy tą noc bez was! Wzywam taksówkę! Bardzo dobrze, Diano! Ach tak, Diano! Jutro zrobimy ci imprezę! Ech, czasem się tak dzieje. Nawet nie potrafią być wdzięczne. Teraz idą do domu, a my idziemy spać, bo jutro jest... Wielki Dzień! Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia! Pa, pa, pa! Halo, poproszę taksówkę. Tak, na ulicę...